Ośrodek Wsparcia w Jaworze zorganizował pierwszy przegląd kabaretowy osób niepełnosprawnych Żyj kolorowo. Przegląd był skierowany do osób niepełnosprawnych jako innowacyjna forma terapii poprzez śmiech. Impreza ta miała na celu rozwój kreatywności i relacji interpersonalnych osób niepełnosprawnych, odkrywanie nowych możliwości twórczych tych osób, a przede wszystkim nabranie dystansu do własnych słabości i oderwanie się od szarej rzeczywistości, by, jak nazwa wskazuje, żyć kolorowo. Spotkanie rozpoczęła dyrektor ośrodka Katarzyna Trapowska, witając zaproszonych gości oraz przedstawiając osoby prowadzące przegląd, Małgorzatę Cichopek oraz Grzegorza Ibisza, w której to roli wystąpili uczestnicy ośrodka. Na scenie swe umiejętności kabaretowe zaprezentowali podopieczni 5 placówek z różnych miejscowości Dolnego Śląska. Były to warsztaty terapii zajęciowej w Jaworze, Dom Pomocy Społecznej w Bolkowie, Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, Zespół Ośrodków Wsparcia w Bielawie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Złotoryi. Artyści wystąpili w 3 kategoriach – stand-up, sketch oraz mini playback show. W przerwach pomiędzy zmaganiami kabaretowymi swoje umiejętności teatralne prezentowali uczestnicy Ośrodka Wsparcia. Publiczność była zachwycona wszystkimi występami, a jurorzy nie mogli wyjść z podziwu, oglądając świetnie dopracowane pokazy. Zarówno uczestnicy Ośrodka Wsparcia, organizatorzy, jak i zaproszeni goście byli bardzo zadowoleni z udziału w pierwszym przeglądzie kabaretowym osób niepełnosprawnych. W planach jest organizowanie kolejnej edycji imprezy już w przyszłym roku.